Mój rejs był dla mnie bardzo trudny i momentami czułam, że nie daję rady. Brakowało mi prawej ręki, ale nie poddawałam się. Na pomoc często przychodzili mi emeryci. Mam tu na myśli mojego poprzednika, niezastąpionego kapitana i jego prawe ręce. Dzisiaj, w ostatnim dniu bycia kapitanem tego okrętu, chciałam bardzo podziękować tym cudownym emerytom. Byłyście moim wsparciem, często autorytetem i myślę, że dzisiaj mogę wam coś zdradzić. Prawie za każdym razem, kiedy chciałam zrezygnować, myślałam, co powiedziałaby Malina, a Ola? Przecież one dawały radę. Nie mogę ich zawieść. Myślę, że mimo wielu błędów i częstych pomyłek, w obieraniu prawidłowego kierunku kursu dałam radę i prowadziłam Eurekę do kolejnego. Życzę sukcesów w życiu osobistym. 3-3-2. Mianuję drużynową 8 drużyny harcerzy starszych Eureka, druhnę Nikolę Kieł. Życzę satysfakcji z pracy zawodowej. Płatność. Żubaj. Rozkaz. Żeglowanie to niełatwa sztuka, o czym się, Kora, zapewne przekonałaś. Udało ci się żeglować 4 lata. Nie wszystkim się udaje dopłynąć od portu do portu i utrzymać całą załogę i statek w dość dobrej kondycji. Tobie, Kora, się udało pozyskać załogę i dopłynąć godnie do portu. Ta twoja wędrówka nie była łatwa. Wydaje mi się, że były sztormy, były te momenty, kiedy kompletnie nie było wiatru, kiedy mogłaś mieć jakieś zniechęcenie, ale wydaje mi się, że miałaś przyjaciół, którzy cię popychali do tego, abyś pełna energii dopłynęła do portu i jeszcze znalazła swojego następcę, co bardzo doceniam i bardzo ci za to dziękuję. Bardzo fajnie mi się z tobą współpracowało. Też wiele mogłem się nauczyć. Myślę, że dla ciebie też była to niezła lekcja życia. I przed tobą nowa droga. Droga polegająca na wspieraniu drużyny i realizacji własnej próby instruktorskiej i bardzo serdecznie ci życzę tego, aby udało ci się to zrealizować. Tobie, Nikola, życzę utrzymania okrętu, znalezienia własnej drogi, własnego celu, własnego azymutu, w którego kierunku podążysz i będziesz zdobywać doświadczenie. A twoja załoga, czyli cała drużyna, będzie cię w tym wspierać i będzie ci pomagać. Pamiętaj też o tym, że nie jesteś sama na tym morzu, oceanie.
tylko też są inne żaglowce, które płyną w podobnym celu. I naprawdę od ciebie zależy, czy będziesz chciała się z nimi też komunikować, czy wspólnie pracować. Także proszę o wystąpienie Kora. Nikola, proszę o wstąpienie. Wytrwała, silna, pamiętaj, że masz całą drużynę, całą załogę i ty musisz trzymać stery do klasy. Baczność? Czuwaj. Podpisany drużyna Wanita na pierwszy. Zobaczmy.